Dzień dobry Państwu. No dzisiaj kolejne piękne przedstawienie. Troszeczkę ostatnio w tych ogrodach opowiadałam o roślinach miododajnych. No i żeby tak kontynuować te fajne takie rośliny, bym powiedziała zwyczajne, no to dzisiaj mamy bardzo piękne miodunki, z których mamy tutaj co prawda wąską alejkę i w której Ewelinie biednej trudno się pomieścić, żeby dobre ujęcie chwycić, ale mam nadzieję, że się uda, a czego się nie uda, to na pewno możemy liczyć na dobre potem przybliżenia. Chcę powiedzieć właśnie o miodunce, o pulmonarii. Proszę Państwa, pulmonaria, no już samo słowo polskie, miodunka, tak, to ona wszystko już o sobie w tej nazwie jest ujęte. Wiadomo, że jest ukochana przez pszczoły. I miodunki występują u nas w lasach. Jest chyba 4 czy 5 gatunków, które można spotkać. One nie są aż tak bardzo urodziwe, jak tutaj te nasze ogrodowe, ale oczywiście jak to zwykle w tych hodowlach bywa, że te tutaj, które mamy i o których będę dzisiaj opowiadała o tych odmianach, one oczywiście mają swoje pochodzenie w naturze. I teraz chciałabym Państwu powiedzieć o jednym, że miodunki to jest właśnie to fajne piętro, które ja też bardzo lubię, bo one, miodunki, nadają się do miejsc półcienistych. I zawsze jest problem w tych miejscach półcienistych, dlatego że są większe rzeczy, tam powiedzmy tak jak mówiłam ostatnio, o tych rododendronach opowiadałam, o krzewach, które się mogą tam odnaleźć, jakieś cisy gdzieś tam, to wszystko są warunki takie cieniste, ale zawsze mamy ten problem, co zrobić z tym dołem, tak? Czyli żeby znowu, tak jak opowiadałam o tych maleńkich bylinach, którymi przykrywamy na pełnym słońcu podłoże, to tutaj będę właśnie opowiadała o miodunkach, które są fantastycznymi roślinami właśnie do miejsc półcienistych i cienistych, bo one tak naprawdę u nas w naturze, to one zasiedlają lasy, brzegi lasów, takie miejsca, gdzie one mają właśnie bardzo charakterystyczny ten taki półcień, a nawet i cień. Ale co jest też jeszcze w lasach? W lasach jest bardzo specyficzna wilgotność, jest duża ilość próchnicy, bo to przecież każdego roku nikt liści nie wygrabia, jak tu się u nas robi w ogrodach. Każdego roku ta próchnica się tworzy, bo spada każdego roku ogromna ilość liści, które się rozkładają i one stwarzają potem te świetne warunki do zimowania, bo przecież jak to w tej mądrej naturze przychodzi jesień, liście są zrzucone, byliny, które są, mają leciutką pierzynkę i czekają na zimę, a potem liście w międzyczasie się rozkładają, wiatr je rozwiewa, one leżą, rozkładają się w następnym roku i stanowią coraz ciekawszą i coraz większą, świetną warstwę próchniczną dla roślin, które gdzieś tam w tym lesie bytują. I tak właśnie jest z miodunką. I te miodunki, które my tu dzisiaj będziemy przedstawiać, piękne odmiany, to właśnie one takich warunków najbardziej potrzebują, czyli próchniczna gleba, wilgotno, półcieniście lub też cieniście. I co jest fajne? Miodunka bardzo wcześnie kwitnie, więc wszystkie owady, które bardzo są zainteresowane jej nektarem, po tym wygłodzeniu wiosennym, właściwie przedwiosennym, niemalże rzucają się do tych rozwiniętych kwiatostanów miodunki. Niestety nie zdążyłyśmy chwycić tego kwitnienia, dlatego że tyle tych roślin poprzyjeżdżało i ja tak, mimo że kręcimy bardzo często, zresztą sami Państwo widzicie, że coraz częściej pojawiamy się i mam też taką w sobie nerwowość, że znowu nie zdążę pewnych rzeczy, które zakwitły, Państwu pokazać, bo rzeczywiście ten świat roślin jest ogromny, a w tym roku mamy bardzo dużo bylin i wszystko jest takie piękne, że tak właściwie staramy się na tyle i na ile możemy Państwu pokazać. No niestety nie złapałyśmy kwitnienia miodunki. Natomiast każdy, kto sobie gdzieś tam otworzy internet, na pewno zobaczy. Kwiatki są, bym powiedziała, dość niepozorne i one występują właściwie, mają taki ten swój kwiatostan rozłożony i zakwitają na mocniej różowo lub mniej różowo lub czerwonawo, a później w trakcie one zmieniają swoją barwę, czyli przechodzą w takie barwy bardziej fioletowo-niebieskie. I to jest też cecha charakterystyczna dla miodunek,
że na jednym takim kwiatostanie te, co szybciej wykwitły, są niebieskawe czy fioletowe, a te, które są jeszcze na górze, są różowe, bardziej intensywne, nawet takie bym powiedziała mocny bardzo róż, ale też przyjdzie na nich kolej, bo tak w taki sposób ona potem się zmienia w ramach dojrzewania tego kwiatu. Ale to tylko tyle chciałam powiedzieć. Natomiast to, czego w tym momencie też najbardziej żałuję, bo pierwszy raz dostaliśmy taką miodunkę, która miała niezwykły kolor. Jak ja Państwu o tym ostatnio opowiadałam, jak opowiadałam ostatnio Państwu o tym farbowniku i mówiłam właśnie o tej barwie, czyli o tym cudownym lazurowym kolorze, gdzie właściwie to taki, nie wiem, no to taki błękit paryski, to taki w kamieniach lapis lazuli, no mniej więcej to tak. To tak sobie myślałam, że tu opowiadam właśnie Państwu o tamtej roślinie, a pewnie moja miodunka, która ma ten niezwykły kolor, przekwita. No i tak się stało. Ale ja Państwu właśnie o tym będę dzisiaj opowiadała. I zaraz pokażę tę odmianę, która ma właśnie ten kolor, ten właśnie takiego błękitu paryskiego, takiego mocno wysyconego, zimnego dosyć błękitu, ale przepięknego w świecie roślin. I tak kolejne, jakbym mogła Państwu przedstawić, to jeszcze jedną rzecz powiem. Jak patrzę tutaj na właśnie i kwiaty, i liście, bo generalnie ona ma piękne kwiaty, a kwiaty się szybko kończą, ale my najbardziej w ogrodzie doceniamy liście, bo liście od miodunki, ja tu wezmę taką odmianę, która mi tu stoi najbliżej, żebym mogła o tym też opowiadać. Liście miodunki, one mają bardzo różne pstrości. Także też odmiany, które są z hodowli, to one nie tylko poszukują innego kwitnienia, jak pokażę za chwilę tę odmianę o tych takich niebieskich, mocnych kwiatach, ale przede wszystkim odmiany to są kształty liści i ilość pstrości. Tu zaczynamy właśnie od tych nakrapianych liści. Niektóre mają mniej, niektóre więcej. One są właśnie takie, niektóre prawie białe. To jest też początek sezonu, muszę powiedzieć, więc one dopiero się będą rozwijały. Ale one właściwie na rabatach takich półcienistych to spokojnie mogą być tym pierwszym takim piętrem, tymi pięknymi rozetami, które nie rosną wysoko, bo ona rzeczywiście nie wychodzi zbyt wysoko, bo mniej więcej do tych 30 cm z kwiatem, a same rozety są bardzo pięknie wypełnione i rozłożone. Ma niezwykle te listki mięciutkie, takie też właśnie z tymi włoskami. I tu muszę powiedzieć właśnie jedną rzecz, że jeżeli ktokolwiek by zaprosił takie miodunki do siebie, do ogrodu, to bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zwracać uwagę na sposób podlewania. Ja tu już przestrzegłam moje koleżanki, które podlewają, że szczególnie właśnie mają uwagę, żeby nigdy nie lać im po liściach, ponieważ w momencie, kiedy miodunka kilkakrotnie będzie dostawała po liściach wodę, to zaczynają się bardzo brzydkie takie zagniwania i roślina straci swój piękny wygląd. Więc o tym muszę też zawsze powiedzieć Państwu, że jeżeli już będziemy ją mieć, to prosimy tak podlewać ją, że pod roślinę, no tak się powinno podlewać, ale czasami jest tak, że ktoś o pewnych rzeczach nie wie, chce się pospieszyć i leje na nią. Tu bym zrobiła taki wykrzyknik, uważajcie Państwo, nie lejcie na nią, lejcie tylko pod nią, ponieważ ona nie lubi tego i potem dzieją się różne brzydkie rzeczy. I teraz też mogę powiedzieć jedną rzecz, że czasami miodunkom się przydarzają mączniaki. To też w trakcie sezonu gdzieś się mogą pojawić. Bardzo charakterystyczna choroba grzybowa, ale to z daleka będziecie Państwo widzieć, więc wtedy wystarczy po prostu przepryskać środkami przeciwgrzybowymi i sytuacja zostanie całkowicie uspokojona. Natomiast, żeby dłużej nie mówić, to właśnie chcę pokazać. To jest właśnie ta odmiana. Tutaj na tym zdjęciu, to pewnie Ewelina też dogra, widać jak ona zmienia swoje kolory, że zaczyna od różu, a potem się pojawiają właśnie te niebieskości. Ma
Majesty, odmiana Majesty z takimi właśnie pstrymi liśćmi. Idziemy dalej. Tu mamy tę odmianę, o której właśnie mówiłam, że miała taki niezwykły kolor i rzeczywiście to jest odmiana Blue Ensign. Proszę zobaczyć. To jest odmiana też właśnie takiej pulmonarii, czyli miodunki. Jak tak patrzę pod słońce, to widzę tutaj te wszystkie włoski jej, że ona tak troszeczkę jakby nawet opalizowała w słońcu. Ale co znowu jest ciekawego? Ja zawsze mnie to bardzo zachwyca w tym świecie przyrody, że jak coś jest bardzo piękne, czyli powiedzmy, ta miodunka ma prześliczne kwiaty i rzeczywiście tak ona kwitła. Z daleka ją było widać tymi drobnymi kwiatuszkami, takimi właśnie tego niezwykle wysyconego błękitu i to właśnie bardzo z daleka od razu było widać. No to cóż, ona przepięknie zakwitła, ale liście już są bardziej zwyczajne, czyli tak zwane coś za coś, tak? Jak się już pojawia coś wyjątkowo wysmakowanego, no to tu liście mamy już bardziej zwyczajne. One też będą bardzo piękną, zieloną rozetą, ale już tutaj nie liczymy na to, że będą strość. Idziemy do następnej, bo ja powiem Państwu, że nigdy nie było tylu miechunek w tym centrum, jak tutaj pracuję. I jak się akurat tak udało, że udało mi się tyle tych miechunek zamówić, no to po prostu chodzę i się zachwycam. I myślę, że im bardziej one się będą tutaj rozrastały, tym bardziej będą zachwycające. Musiałyśmy, mimo że tu akurat jest tak, że tu nie mamy tych warunków typowo półcienistych, bo normalnie postawiłybyśmy miechunki, pulmonarię tam, gdzie mamy pod cieniówką. Ale znowu pod cieniówką mamy nawadnianie górne, więc jeżeli by one dostawały ciągle po tych liściach wodę, to bardzo szybko by straciły swoją urodę. Stąd też tutaj na tej części słonecznej ukryłyśmy między drzewkowatymi różami właśnie te pulmonarie właśnie z tego powodu, żeby miały półcień, a jednocześnie nigdy nie były lane po liściach. I tu kolejna piękna odmiana opal, równie obstrych liściach. Ta pstrość jest też taka mozaikowata, ale ten opal kwitnie na taki blado-lawendowy, niebieski, czyli też ciekawe kwitnienie. Odmiana tutaj, pokażę zresztą, odmiana opal. Ciekawe kwitnienie, niestety już jak widać po tych kwiatostanach przekwitniętych już tutaj. Natomiast liście również bardzo ciekawe. I tak jak widzę tutaj idąc tą alejką, to właśnie chcę tu powiedzieć, że te pstrości, czyli te plamy są bardzo różne. Tutaj, o, tu będzie najbardziej widać, może tu najbardziej widać, w tej odmianie. Tu jest odmiana leopard. No coś może z tym leopardem będzie, tak? Odmiana leopard, czyli kwitnienie bardzo typowe dla pulmonarii, czyli dla miodunek, czyli ta różnokolorowość kwiatów i w ramach tego, jak kwiatostany dojrzewają, zmiana barwy tych kwiatów, natomiast liście zupełnie inaczej rozłożone plamy. Plamy takie większe, jest ich mniej, większe, więc ten rysunek też jest bardziej wyrazisty. Odmiana leopard. Idziemy dalej. Tu chcę pokazać Państwu kolejną fajną i ta chyba jest najbardziej, bym powiedziała, i dorodna, i taka mocno rozwinięta, i tak równo, bardzo pięknie rozłożone. Ja tak rozszerzę, żeby tu mogła Ewelina pokazać. Rozszerzam tutaj właśnie, żeby zobaczyć, jak piękne są te liście. Pięknie nakrapiane. Kolejny cudowny rysunek do naszego najniższego piętra ogrodu. No kwitnienie, tak jak już tu mówiłam, troszeczkę inne, troszeczkę w takich bardziej bukiecikach, ale też ta sama tonacja, czyli między różowymi, a takimi fioletami, pociemniejszy fiolet czasami, ale ta odmiana Trevi Fontaine, patrzcie Państwo, jaka piękna, dorodna, jak te kępy są ślicznie rozwinięte. Prześliczna odmiana Trevi Fontaine. A tutaj następna, już chyba ostatnia, no ta jest w ogóle odmiana Samuraj, tak? Też takie szablaste, długie liście, one dopiero zaczynają, ale one całe są białe. One tutaj, tu będzie właściwie taka biel lekko z domieszką zieleni. One się będą jeszcze wybarwiać mocniej w trakcie swojego rozwoju. Kwiaty jak zwykle, podobne u miodunki,
Natomiast ulistnienie niezwykłe. Ulistnienie niezwykłe, bardzo ładna, jasna odmiana. I jak ktoś mi zapyta, no dobrze, ale co obok tych miodunek możemy sadzić? No ja powiem Państwu, no możecie gdzieś tam właśnie taką grupę miodunek posadzić, a gdzieś dalej jakieś hosty, jakieś paprocie. Tylko zawsze trzeba się liczyć z tym, żeby coś czegoś nie zdominowało. W tym przypadku mogę powiedzieć jedno. Miodunka nie jest rośliną, która będzie dominować, czyli nie zdominuje żadnego swojego sąsiada, który będzie rósł obok. Jest rośliną, która na tę wczesną wiosnę, zwłaszcza jak na przykład mamy takie w ogrodzie miejsca, gdzie w czasie sezonu pełnego drzewa mają liście i w czasie sezonu, kiedy mocno grzeje słońce, już jest cień. Natomiast na tę wczesną wiosnę to ona będzie się bardzo cieszyła, że dostanie trochę tego światła, żeby ją ze snu zimowego obudzić i zakwitnie, a w momencie, kiedy się już zaczynają pojawiać te duże liście, to już drzewo rosnące nad nią, będzie wtedy to słońce przesiane, będzie bardziej półcieniście czy cieniście i ona właśnie w takich warunkach będzie się świetnie czuła. Myślę, że jeszcze przejdziemy do jeszcze jednej rośliny, która też idzie bardzo nisko po gruncie i też będzie świetną rośliną do właśnie zakrywania powierzchni gruntu. Mówię tutaj o dąbrówce, ale to za chwileczkę musimy podejść. My musiałyśmy z tamtej części bardziej słonecznej przejść tutaj do tej części cienistej, bo to tutaj mamy właśnie te rośliny, które najbardziej lubią cień i wytrzymują nasze górne podlewanie. I tu właśnie chciałam Państwu pokazać właściwie trzy odmiany, właściwie jeden gatunek, dwie jeszcze odmiany dąbrówki rozłogowej i tutaj dąbrówki Tenori, Ayuga Tenori Princess Nadina. Ona robi w tej chwili bardzo dużą taką, no bym powiedziała, karierę, bo jest bardzo, bardzo się wszystkim podoba, ona obficie bardzo kwitnie, niestety, no znowu nie złapałyśmy tego pięknego, mocnego kwitnienia, ale powiedzmy sobie, nie żałujmy, tak? Nie żałujmy, ona przekwitnie, będzie się dalej rozwijała, ona ma bardzo ciekawe pędy, znaczy liście i takie pędy, które będą się ścieliły po ziemi i rozrastały na szerokość, bo też dąbrówka może być rośliną okrywową w miejscach półcienistych. Ona lubi więcej wilgotności, lubi też glebę taką próchniczną, czyli powiedzmy, jak mieliśmy przed chwileczką miodunki, to gdzieś obok, w następnej jakiejś tam kępie mogą się pojawić dąbrówki i też tworzyć jakieś kontrasty, chociaż przy tamtych pstrych miodunkach nie dawałabym akurat tutaj tej, ale ciemną atropurpurę, o której za chwileczkę będę mówiła, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żebyście Państwo wiedzieli, że takie roślinki właśnie jak dąbrówki są, że one rozrastają się mniej więcej do 10-15 cm. O tym, że przepięknie kwitną kolumienkami takimi niebiesko-fioletowymi, to jest niezwykle urocze i niezależnie od tego, jaka jest odmiana, one kwitną. Kwitną i kwitną właśnie na taki mocny, ładny niebieski. Kwiatostany są bardzo, bardzo wypełnione. Ona się świetnie rozrasta. Jak ma dobre warunki, to tak jak Państwu mówiłam, że ona się ściele przyczepiają się kolejne rozłogi i cała rozeta się powiększa. Bardzo dobrze sobie radzi właśnie w warunkach takich półcienistych z próchnicą i wilgotnych. Natomiast jest to wytrzymała roślina, dlatego że ja ją też znam z miejsc, gdzie rośnie na słońcu. Rośnie na pełnym słońcu i nawet w takich warunkach, w których ma mniej wody, otrzymuje wody, ona też świetnie rośnie. Być może troszeczkę, tak jak obserwuję, słabiej kwitnie, ale bardzo jest jakby troszeczkę skarlała. To takie sytuacje występują też u żurawek, które też kochają płucie. Jak się wsadzi na słońce, to z roku na roku coraz są mniejsze. Z roku na rok. Więc być może to też tak się dzieje u dąbrówek. I wtedy taka dąbrówka, która rośnie w słońcu, zwłaszcza te bordowe, to one są prawie czarne,
Tak mocno są te liście wysycone antocyanami. Ona jest prawie czarna, bardzo błyszcząca, bardzo krępa i bardzo zwarta. Ale też chcę powiedzieć, że ona też świetnie przykrywa grunt. Więc jeżeli by ktoś... Musicie Państwo się w ogrodach popróbować. Ja mówię, jakie są warunki, jakie mam swoje doświadczenia. Bo tak jest właśnie u mnie. Mam tą ciemną dąbrówkę, która rośnie na słońcu i też sobie na nią patrzę. Nie kwitnie aż tak bardzo obficie. Natomiast rzeczywiście ten cały grunt niemalże tapetuje. Czyli ściśle mówię o tej, o takiej dąbrówce tej ciemnej. To jest akurat odmiana Atropurpurea, ale jest ich sporo, tych odmian z pstrościami liści. Niemniej jednak rozrost jest bardzo podobny. Jedne mają mniejsze listki, drugie mają większe listki. Jedne wyżej kwitną bardzo obficie. Jest taka Catlingian, bardzo ją lubię. Ona jest taka wysoka i taka dorodna i taka pełna. Ale nie wszystkie tak rosną. Niektóre mają drobniejsze listki, drobniejsze kwiatki. Zawsze jest coś za coś, tak? Zawsze jest coś za coś. Niemniej jednak dąbrówka jest rośliną, bym powiedziała, bardzo wytrzymałą. To jest taka podstawowa, żelazna roślina. No i cóż znowu istotnego? Niezwykle istotne u dąbrówki jest to, że ona jest rośliną również miododajną. I rzeczywiście jak te dąbrówki zakwitają, to dosłownie na tej wysokości tego kwitnienia, czyli 15-20 cm, cały czas można obserwować cudowną pracę pszczół. Tu się zawsze dużo dzieje i jak ona kwitnie, to od razu taka rabata ożywa, więc to też Państwu mówię, żebyście Państwo wiedzieli, że można też w ten sposób nieduże rośliny, nie za bardzo ekspansywne, rozrastające się, bardzo tą swoją darń, sama roślina tak bardzo mocno na tym gruncie siedzi, że ona nie puszcza chwastów, jeżeli się pojawią jakiekolwiek, to tylko pojedyncze. I w tej chwili jeszcze tego nie widać, ale na tych puszczających długich pędach za chwilę zaczną się pojawiać maleńkie korzonki i wtedy tylko nic więcej nie trzeba, tylko odciąć i wsadzić. I następny los kolejnej rośliny się dzieje. Także tak wygląda praca w takim ogrodzie, w którym ciągle się coś zmienia, w którym każdego ranka pojawiają się nowe rzeczy i każdego ranka znikają, po to, żeby się za jakiś czas znowu pojawić, bo one po prostu, że tak powiem, realizują swój cykl życiowy. I ostatnią rośliną, którą chcę pokazać właściwie odmianą, tak? To jest też taka pstra odmiana, to jest odmiana Rainbow i ona jest jeszcze więcej, gdyby stała na większym słońcu, to mogę powiedzieć tak, że gdyby ona była na większym słońcu, to ona będzie miała jeszcze bardziej ten rysunek wyrazisty. I ona po prostu w ciągu sezonu będą te plamy między tym beżem a tą purpurą ciemną, tym bordem, będą bardziej wyraziste. Więc wszystko zależy od ilości dostarczonego słońca. One tu są postawione w miejscu, gdzie jest dość cieniście, więc jeszcze ten rysunek nie jest aż tak bardzo wyrazisty. Niemniej jednak, no ja tak pokazuję wszystko, co tutaj mamy na placu, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby tak na ten swój ogród spojrzeć i tak łatać. Jak tu jest trochę miejsca, no to jeszcze tu coś dołożę. I tak budować, więc do tego bym Państwa zachęcała. I tak jak mówię, to jest kolejna fajna propozycja do tego, żeby w tym ogrodzie były właśnie różnice nie tylko kolorystyczne, ale też mądre różnice fakturowe. I musicie Państwo zawsze wiedzieć, jak wprowadzać jakąś roślinę do ogrodu, to zawsze popatrzeć, jak ona zimuje, czy troszeczkę zostaje jej liści, czy nie. Często jest tak, że jak są lekkie zimy, to dąbrówka zachowuje swoje listki. Musicie Państwo wiedzieć, w jaki sposób ona się rozrasta, czemu może zagrozić, a czemu może nie zagrozić. Dokonywać wyborów właśnie tych tonacyjnych, tych kolorystycznych, tych wyborów wysokości. No i faktury liści, tak? Faktury liści, oprócz tego, że one są pstre, ozdobne i tak jak przed chwilą było w tych miodunkach, też bardzo z wyraźnymi plamami. Zawsze mówię jako tak osoba, która gdzieś tam siedzi w tym projektowaniu, że żeby nie łączyć dwóch pstrości obok siebie albo dwóch takich mocno wykolorowanych liści, bo to zatraca urodę danej rośliny. Więc jeżeli
Państwo byście wprowadzali na przykład? Powiedzmy, tamte jakieś pstre miodunki albo pstre takie dąbrówki, to żeby obok nie stała żadna pstra, tylko obok tego można nawet inny gatunek, drobną paproć jakąś, jakiś barwinek, jakieś właśnie roślinę, która ma czyste liście, eleganckie liście, czyste, bez rysunków. I dopiero w następnym rzędzie może się pojawić kolejna pstrość. I wtedy, jak one mają takie otoczenia, czyli czegoś czystego, gładkiego, to dużo lepiej wychodzą właśnie te, wychodzi ta cała uroda jej. Więc na to zwracam jako osoba, która z takim plastycznym trochę też podejściem do roślin cały czas pracuje, tak? Cały czas pracuje, cały czas obserwuje, żeby te obrazy były, podążały ku idealności, chociaż mam pełną świadomość, że tak, że to właśnie podążanie jest właśnie fajne i poszukiwanie najlepszych rozwiązań, a już za rok możemy mieć całkiem inne zdanie na ten temat, co my dzisiaj tutaj będziemy sadzić, więc to też daje te możliwości cały czas poszukiwania i szukania właśnie tych fajnych rozwiązań. W następnym, bo tu stoimy obok i będziemy w następnym filmie, będę chciała Państwu troszeczkę powiedzieć o barwinkach i troszeczkę będę chciała Państwu powiedzieć o rutewkach, bo tu obok nam zakwitają, żeby znowu nie zgubić tego sezonu. A w tym odcinku jeszcze wrócimy do alejki tam, gdzie byłyśmy przed chwileczką, czyli do alejki z miodunkami, bo tam zakwitły nam znowu fajne bodziszki i znowu mam o czym mówić. Także zapraszam, wracamy do alejki bodziszkowej. W ostatnim odcinku o bodziszkach, jak mówiłam, postawiłam go sobie obok, żeby Państwu cokolwiek więcej powiedzieć. To jest taki bodziszek, który lubi półcień. Zdecydowanie lubi półcień, więc nie jak te, które o których opowiadałam wcześniej. On lubi półcień i on jest taki zaroślowy, bym powiedziała bardziej. Geranium maculatum, tak się nazywa. Jest to bodziszek, który chyba jest jednym z wcześniej zakwitających tutaj, bo on już właściwie jest na etapie przekwitania, ale u niego mnie urzekają te czysto białe kwiaty na tle bardzo ciemnych liści. On jest dość wysoki, jak Państwo tu widzicie, on gdzieś będzie miał te 50-60 cm. Można go stosować właśnie w cieniu gdzieś podsadzić, o na przykład białe pnie drzew, brzozy, by wyglądał świetnie gdzieś tam obok takich białych pni, ale to już każdy sobie wymyśli. Natomiast chciałam go Państwu przedstawić, ponieważ obficie kwitnie, niestety kwitnie o tej porze, potem już nie kwitnie. Natomiast jest zachwycający przez tą swoją śnieżną biel, dlatego chcę Państwu o nim opowiedzieć. Tak dzisiaj go pokazać i żebyście Państwo pamiętali, że jego spokojnie można sadzić w miejscach półcienistych pod drzewami i on właśnie takie białe plamy gdzieś tam w miejscach, gdzie jest mniej tego światła, pojawienie się śnieżno-białych kwiatków gdzieś od razu rozjaśnia, jakby wydłuża perspektywę, jak patrzymy, że tam jeszcze coś się dzieje i tak właśnie, tak sobie pomyślałam teraz, że właśnie jak projektujemy, to ta wyobraźnia musi cały czas gdzieś tam pracować i mając świadomość tego, jak co rośnie, jakie co ma wymagania, jakie jest wysokie, kiedy zaczyna kwitnąć, a kiedy nie kwitnie, żebyśmy my sobie mogli wyobrazić, jak będziemy budować te bliższe i dalsze widoki, które dostają więcej światła, widoki, w których nie ma światła i te wysokości, więc jedną z tych roślin dalszego planu mógłby być właśnie ten toger maculatum. Ale tak naprawdę mówię o nim, chociaż miałam o nim wcześniej już powiedzieć, bo tak naprawdę przyszłyśmy tutaj, żeby pokazać Państwu bodziszka. To jest bodziszek łąkowy, Geranium pratense. I mamy go tutaj akurat w odmianie Storm Cloud. I chcę właśnie powiedzieć tak, no bodziszki łąkowe w ogóle u nas w Polsce występują. Oczywiście są to podstawowe, pospolite bodziszki, które nie mają kombinacji znowu, czyli kombinacji
stacji z bordowymi liśćmi, z mocno wysyconymi kwiatami. Natomiast są niezwykle urocze i potrafią kwitnąć do września. Więc ja tutaj dzisiaj wzięłam tę odmianę i tu jeszcze mam odmianę Kendall Clark. On tu zakwita. Tu jest ten Kendall Clark. To jest mniejsza sadzonka tutaj, ale nie wiem, czy mi się uda kwiaty pokazać. No nie pokażę kwiatów dopiero. Kwiaty będą bardzo podobne, czyli ciemno-niebieskie. Jeszcze jest Nina Cloud chyba. Bardzo piękna, bo taka jasno-niebieska, ale wypełniona. Nie mogę jej znaleźć tutaj. Nie kwitnie jeszcze, ale pewnie znajdę, to jeszcze ją pokażę. Natomiast chcę pokazać właśnie te o tych ciemnych liściach, bo te ciemne liście, one im będzie więcej tego słońca, no bo w tej chwili ja je specjalnie tu im dam, takie miejsce, gdzie to słońce szybciej przychodzi. I one w ramach większej ilości tego słońca będą jeszcze bardziej wybarwione i ta kolorystyka, czyli to odbijanie się tego cudownego takiego, no też lazurowego, mocno wysyconych kwiatów, niezwykle piękne. No i ja zawsze mówię, jak dochodzę do tych bodziszków, to zawsze mówię o tych cudownych liściach i właściwie trzeba by sobie popatrzeć, jak każdy z tych liści jest pięknie urzeźbiony. Tutaj jeszcze w tym przypadku tej takiej ciemnej wersji, one są właśnie tak jeszcze podrysowane od dołu. Zawsze się nimi zachwycam, więc jeżeli wsadzimy go w taką rabatę, gdzie rosną też inne rośliny, to nawet jeżeli on skończy to kwitnienie, a będzie miał tę kolorystykę, bo on będzie miał tę kolorystykę na słońcu, to z daleka będzie widać, że mamy jakiś przerywnik ciemnolistny i tym przerywnikiem ciemnolistnym może być właśnie bodziszek łąkowy, czyli geranium pratense w odmianie Storm Cloud. Ale podobny, tylko niestety jeszcze nie kwitnie. Mam ten bodziszek, on wychodzi gdzieś do, ten, o którym mówiłam przed chwilą, około 40 cm do 50. Natomiast tu mam odmianę New Dimension i ona jest troszeczkę niższa, czyli ona do 35 do 40 i też jest ciemnolistna, ale niestety jeszcze nam nie kwitnie, więc pewnie wrócę do tego bodziszka, jak zakwitnie. Bodziszki też cudownie się przebarwiają jesienią. Tutaj mam taką namiastkę na tych ciemnych liściach właśnie takiego rudo-pomarańczowego nacieku i one właśnie w takich tonacjach będą jesienią. Także jak ktoś jeszcze po tylu filmach o bodziszkach ma wątpliwości, to w następnych odcinkach znowu będę pokazywała, czym są bodziszki i jaką cudowną moc w sobie mają. Wszystkiego dobrego. Oglądajcie Państwo, poszukujcie w internecie, buszujcie, a ja będę każdego razu opowiadała o kolejnych cudownościach, które są na rynku i mogą być u Państwa. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu.